wojewodę warmińsko-mazurskiego, pana Mariana Podziewskiego. Dzień dobry Państwu. Chciałbym jeszcze raz przywitać Państwa tutaj i podziękować organizatorom, panu wójtowi szczególnie, za zaproszenie na kolejne 17 seminarium ekologiczne do Budę. To piękne miejsce, gdzie możemy spotkać się i rozmawiać o przyrodzie, o ochronie środowiska, o tym, czym my tak naprawdę w tym regionie żyjemy. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym też przywiozłem Państwu prezent, tą czarną chmurę, która tutaj tą równowagę wodną wyrównała, bo w Budrach podobnoż tak meldował wójt, że brakuje wody, więc doleliśmy trochę wody, ale myślę, że to się jakoś w czasie dnia zrównoważy. Ta część seminarium, ten pierwszy panel powitalny w wykonaniu pań był wyśmienity. Myślę, że nie ma takiej innej okazji, żeby się spotkać w takim gronie przyjaciół, znajomych, ludzi, którzy odpowiadają za ekologię, za tą równowagę przyrodniczą w naszym regionie. Wiele twarzy jest dla mnie bardzo bliskich. Są moi przyjaciele, są moi znajomi i myślę, że ten dzień spędzimy razem pożytecznie, wymieniając różnego rodzaju uwagi, a dzisiaj miałem do wyboru dwie ważne uroczystości. Najważniejsza to jest seminarium w Budrach, 17. Dzisiaj jest powołanie nowego komendanta wojewódzkiego policji, więc wybór był zero-jedynkowy i to są ludzie. Ten tytuł dzisiejszego seminarium Mazury zachować czy zmieniać, a co my mamy zmieniać? Mamy chronić Mazury, mamy dbać o ochronę środowiska, o jej naturalny byt po to, żeby nie zniszczyć tego, co możemy w sposób bardzo cywilizowany, ale zrobić krzywdę dla tego środowiska. Dwa dni temu gościł u mnie ambasador Szwecji. Powiedział, że dla niego i Szwecja jako jego kraj i Mazury to najpiękniejsze regiony na świecie. I ja myślę, że od wielu lat, kiedy samorządy po tej transformacji ustrojowej zaczęły dbać o ekologię, zaczęły realizować wiele programów, między innymi Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich, to co wykonała w swoich zadaniach poprzez gminy, poprzez gospodarkę wodno-ścigową, poprzez zakłady unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Myślę, że to jest właśnie ten efekt dbałości o ekologię, dbałości o przyrodę, dbałości o nasze środowisko, bo my tu żyjemy i też to pozostawiamy dla naszych potomnych. Myślę, że to jest ten moment, w którym trzeba rozmawiać na ten temat. Trzeba szukać środków i sposobów na to, żeby tą przyrodę, piękną przyrodę uchronić. Budry są miejscem wyjątkowym, gdzie odbywają się spotkania od 17 lat. I te spotkania nie są po to, żebyśmy się mogli przy grypu spotkać, tylko po to, żebyśmy oparli ideę funkcjonowania przyrody w stanie nienaruszalnym. I nie mówię tu o parku narodowym. I nie mówię tu o ostrych zakazach ekologicznych. Ale mówię tu o tym, żebyśmy mogli tu żyć, pracować, ale dbać o to środowisko, w którym mieszkamy. Myślę, że Państwo w czasie
tego seminarium, w czasie wykładu, w czasie paneli będziecie o tym rzeczywiście mówili i będziecie podkreślali tą wartość, jaką mamy. To bogactwo przyrodnicze, tą właśnie ekologię. Nie dajmy tego zepsuć. Nie dajmy dopuścić do takich sytuacji, kiedy to środowisko byłoby zdegradowane. Wszystkiego dobrego życzę, miłych wrażeń, miłych rozmów, spotkań i też bardzo, bardzo trafnych wniosków z dzisiejszego seminarium. Wszystkiego dobrego.